Bardzo interesujące jest to, w jaki sposób i przy pomocy jakiej broni została pokonana bestia. Została pokonana przez tych, którzy wykonywali pieśń Baranka i pieśń Sługi Bożego Mojżesza. Jest to pieśń na cześć Boga, pieśń na cześć Ojca, który posłał na świat swojego umiłowanego Syna. I dlatego, kiedy myślimy o zwycięstwie nad złem, zwycięstwie nad taką osobistą bestią, która ciągle wynurza się z Morza Szklanego i nas atakuje, to powinniśmy pomyśleć o tym, w jaki sposób my uwielbiamy Pana Boga, to znaczy w jaki sposób pozostajemy w bliskiej, serdecznej, osobistej relacji z Panem Bogiem, który jest miłością. Jeżeli tak się dzieje, to wtedy nie stosujemy przemocy, wtedy nie obawiamy się przyszłości, ponieważ to ten, który jest zabitym barankiem, ten, który zaczął działać tak jak kiedyś zrobił to Mojżesz, właśnie ten przeprowadził nas przez Morze Szklane, pokonał bestię, poniżył zło i stał się ostatecznym zwycięzcą.